oni przyjęli mnie jak swoją. Nazywają mnie siostrą. Mój mąż tak zakręcił globusem, przytrzymał palcem i była Kenia. Nie, absolutnie ja się nie pisałam na tą Kenię. Opisane są wszystkie moje emocje, moje frustracje. Madam, Hakuna Matata. Czułam się w ogóle jak na planie filmu Król Lew. Okazało się, że w Kenii jest zielono. I to była moja pierwsza miłość. Kupiliśmy działkę przez internet, a okazało się, że tam nie ma prądu. Bardzo z nimi się zaprzyjaźniłam. To jest plemię Giriama i po prostu kocham wszystkich i po prostu takich lubię. Słuchajcie, jest z nami nasza wspaniała Mariola Szydlik, która jeździ jak oszalała po Polsce i robi z wami spotkania, pokazuje swoje książki, opowiada o Kenii, a dzisiaj dla wszystkich, którzy się z nią nie spotkali osobiście, Mariola Szydlik u nas. Ojej, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. U nas w Silver TV nie mogłam sobie darować, żeby ci tutaj nie przywlec nasza kochana afrykańska babciu. I teraz tak, Mariolę przepytamy na okoliczność tego, jak się w ogóle żyje w Kenii, co to za pomysł. Oprócz tego Mariola nam pokaże swoje książki, a my też mamy dla ciebie pewną niespodziankę. O, miłe. I już przystępujemy do rozmowy. Pierwsze pytanie, bardzo proste. Mariolu, jak długo mieszkasz w Kenii i co to za pomysł, żeby się tam wynieść? No, w Kenii mieszkam 2 lata, ale tak naprawdę jestem związana z Kenią od 2014 roku, kiedy to po raz pierwszy... Prawie 10. No, prawie 10, kiedy to po raz pierwszy postanowiliśmy z mężem pojechać gdzieś na wczasy, ale taki inny trochę rejon, długo nigdzie nie byliśmy. No i mój mąż tak zakręcił globusem, przytrzymał palcem i była Kenia. No i tym sposobem po prostu wyruszyliśmy w naszą przygodę i powiem wam szczerze, o tym mówię na moich spotkaniach, że wcale nie byłam z tego zadowolona. No bo gdzieś ta Kenia, gdzieś ta Afryka, wiecie państwo jak to jest. No i kiedy... No duża odległość taka od naszego patrzenia na życie w ogóle. Tak, tak, to było to na pewno i po prostu no wcale jakoś nie miałam takiego przekonania, że to my dobrze... Czyli nie zakochałaś się od pierwszego wejrzenia? Nie, ja w ogóle przyleciałam na lotnisko, było szaro, brudno, do Mombasa ciemno, do Mombasy, tak. I męża łap za rękę i lecimy z powrotem tym samym samolotem. Tak, absolutnie ja się nie pisałam na tą Kenię. No ale inaczej to się później stało, kiedy przyjechaliśmy do hotelu. Był późny wieczór, bardzo późny. Byłam mile zaskoczona, bo czekano na nas jeszcze z kolacją. Z jakimiś tam soczkami z mango. Ale byłam zmęczona, chciałam iść spać i już układałam sobie plan w głowie, że my jutro wracamy do domu. Ty tylko na chwilę wpadłaś. Ja tylko na chwilę. W ogóle na chwilę ja tam nie chcę być. No ale kiedy rano wstałam, mieszkaliśmy wtedy w hotelu Tamani Jua i kiedy wyszłam na taras... I zobaczyłaś ocean indyjski? Nie, zobaczyłam piękny dach Makuti na naszym bungalowie. Przecudny, przepiękny dach. Ja oczywiście pomyślałam o tym, że to jest strzecha, tak, skansen i w ogóle. No i to była moja pierwsza miłość. I powiedziałam, nie, no to chyba nie jest tak źle. Ogród był piękny, zielony. Okazało się, że w Kenii jest zielono. Że w Kenii jest, kochani, zielono. To nie jest pustynia, to nie jest Sahara. To jest piękna, soczysta zieleń. I to była moja pierwsza miłość. Potem pojechaliśmy na plażę. Piękny, biały piasek w Malindi, przy Kazuarinie, przy takiej ulicy. Tam z kolei były parasole też z Makuti, czyli z tych liści palmowych. No i wtedy podjęliśmy z mężem decyzję, że to będzie nasze miejsce na ziemi, jeżeli no co ty? Uda nam się dożyć do emerytury. No co ty, to ja ci powiem, Mariolu, to arcyciekawe, co mówisz, bo ja byłam w Kenii rok później, czyli w roku 2011, bo ty... Nie, 2014 ja byłam. A 2014, bo ja dostałam od mojej szanownej, kochającej rodziny wycieczkę do Kenii na 50. urodziny. Mhm.
W związku z tym byłam tam, no mniej więcej w tym samym czasie, to ja opowiem taką śmieszną historię swoją z Kenii. Mieszkaliśmy też w hotelu w Mombasa nad samym oceanem położonym i akurat był odpływ i ja postanowiłam sobie po tym odpłyniętym oceanie pochodzić, tak, bo będąc tam na plaży. I nagle jakiś, o tu proszę ja w Mombasa i słyszę nagle krzyk tam lokalnego strażnika tej plaży, że mówi, wrzeszczy do mnie: Madame Ezie! Madame Ezie! Madame Ezie! Ja myślę sobie, czego ten człowiek ode mnie chce? Jakie Ezie w ogóle? Co? A on do mnie: Madame, Madame, go, go, Ezie! Okazało się, że on mnie przestrzegał przed nadepnięciem na jeżowce, czyli na jeże gołą stopą. Pierwszy okrzyk, jaki poza Hakuna Matata, to dar się na mnie Madame Ezie, a ja oszalała, nie wiedziałam w ogóle, o co mu chodzi. Tak, ja się prawda. W Kenii też zakochałam, no nie na tyle, żeby tam się przenieść, ale powiedz mi tak, wiesz, jak się jeździ gdzieś jako turysta, o zobacz, krokodyl 10-dniowy u mnie na głowie siedzi. Jak się jedzie jako turysta, to zawsze kraj wygląda nieco inaczej, prawda? Tak, ja mieszkałam w Indiach 3 lata i mieszkanie w Indiach i turystyka do Indii to są dwie różne rzeczy. To teraz powiedz nam, czy jesteś, w ogóle jak się żyje w tak egzotycznym kraju, jak się postanowiliście tam przenieść na co dzień? Teraz z perspektywy tych 2 lat to muszę powiedzieć, że no jest cudnie, jest wspaniale, bardzo nam się tam podoba, zaklimatyzowaliśmy się i po prostu na pewne rzeczy nie zwracamy uwagi, jesteśmy jak gdyby obojętni na ten powiedzmy bałagan, tak? Ja nie chcę powiedzieć tutaj brud, bo Malindi, w którym mieszkamy, naprawdę bardzo się rozwija, stara się być czystym ale miastem. Generalnie tam jest taki, jak to moja córka mówiła, siw. No więc dookoła. Właśnie, więc my staramy się na to nie zwracać uwagi, bo gdybym na to zwracała uwagę, to powiem wam szczerze, że uciekłabym, bo czasami mówię, chyba oszalałam, zamieniając mozaikowe chodniki w miejscowości, w której mieszkam, w Głogowie, w Polkowicach, których przeżyłam. I tam mamy mozaikowe, piękne chodniki, a tutaj nie mamy żadnych, klepisk. Tylko są rysztoki. No to naprawdę musiałabym stamtąd uciec. Natomiast trzeba naprawdę powiedzieć o tym, że to są 2 światy. Światy kenijskie, Kenijczyków, tych rodowitych i światy białych, tak? No bo nie dajmy się zwariować. Nie będę żyła w lepiance, chociaż bardzo mi się podobają ule. Żyję w domku, I mam wszystkie udogodnienia, tak? Mam telewizor, mam lodówkę, mam roboty kuchenne i tak dalej, bo to jest mi potrzebne. Natomiast kupiliście tam ten dom, czy go wynajmujecie? To znaczy, my w tej chwili wynajmujemy dom, natomiast cała historia opisana jest z naszym tutaj przyszłym domem, którego jeszcze nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie tak naprawdę skończony, ponieważ kupiliśmy działkę przez internet, a okazało się, że tam nie ma prądu i mówili nam, że będzie za 2 miesiące. Ale proszę Państwa, 2 miesiące europejskie to absolutnie nie jest 2 miesiące kenijskie, bo po 2 latach... Inny kalendarz tam mają. Tak, oczywiście, bo postawili po 2 latach słupy. Aha. Tak, no jest progres, bo to oni może mieli na myśli... Zapowiada się, słuchaj. Tak, coś cię zapowiada. Czyli w pierwszej twojej części książki o Kenii mamy właśnie waszą przygodę z zasiedleniem tego lokalu, tak? Tak, i gdzie to było, gdzie tutaj jest opisane są wszystkie moje emocje, moje frustracje, moje tupanie nogami i to ich... Już przebieram nogami, żeby przeczytać. Pole, Hakuna Matata, Mariola. Hakuna Matata, to było coś, co ja słyszałam. Pomału, nie ma problemu, Mariola. A mi, proszę Państwa, żyły na szyi wychodzą, tak. Bo ja już chcę. Ale wiesz, to ja też tak miałam w hotelu, bo myśmy tam byli w listopadzie, ale tam nadal był straszny upał. Tak. I pamiętam, że była nieczynna klimatyzacja w pierwszym pokoju, jaki dostaliśmy. No i wiesz, tam w listopadzie to tam nieźle dawało. Tak, tak. W związku z tym ja postanowiłam jednak zawalczyć o tę klimatyzację. Przychodziło 3 fachowców, czego ja przy 2 już miałam, tak jak ty tutaj wiesz, gulę. Jedno, co słyszałam, to było: Madam, Hakuna Matata. Czułam się w ogóle jak na planie filmu Król Lew. Wiesz, tak, Hakuna Matata po prostu była wszędzie i bez przerwy. Ale powiem ci, myśmy mieli taką przygodę w Kenii, bo wybraliśmy się na safari. Tak.
I to był taki objazd i były tam takie hotele na trasie, takie lodże. I w pierwszej z tych miejsc ostrzegano nas przed tym, że pawiany włamują się do pokoju hotelowego przez okno, no i robią spustoszenie. Myśmy się pokiwali głowami, poszliśmy na basen, wracamy do pokoju, a pokój wygląda jak pobojowisko, a ja wzięłam na to safari przekąski, wiesz, Prince Polo, kabanowski krakusa, proszę bardzo, siedzący na parapecie pawian, który konsumuje kabanowski z napisem Kraków. Zeżarły wszystko, co było do jedzenia, ale ja powiem ci, bo się ubawisz i wy też. Historia miała dosyć bardziej taki, no, powiedziałabym, groteskowy koniec, bo jak już się okazało, że nas te pawiany obrabowały, to postanowiliśmy po zrobieniu porządku na chwilę się położyć na łóżku. Położył się Zbyszek i tak sobie włożył rękę pod poduszkę, pod głowę, wyciągnął rękę, kupię małpę. Ta małpa oprócz tego, że się najadła, to jeszcze wydaliła i to pod poduszkę zakryła tą poduszką. Tak. Postanowiliśmy jednak zmienić pokój, więc to są moje przygody z Kenią, a teraz wracamy do ciebie, bo mam do ciebie kolejne pytanie. Czy czujesz się nadal gościem, czy jesteś traktowana już jako swojak w tej Kenii? Muszę wam powiedzieć, że przy bliższym takim spotkaniu, przy bliższym kontakcie z Kenijczykami, to nawet jeżeli tam jesteś tydzień, dwa, to po prostu jesteś jak u siebie. To jest niesamowicie miły naród, to są ludzie bardzo spolegliwi, to są ludzie, którzy ciągle się uśmiechają. Uczynni bardzo. Bardzo też. Uczynni i mój znajomy, dziennikarz włoski, Freddy, on napisał też książkę pod tytułem Malindi, oczywiście po włosku, ponieważ ja jestem włoskojęzyczna, więc tę książkę sobie kupiłam. I tam w tej książce jest coś takiego, że on pisze, że jeżeli kiedykolwiek, cokolwiek dasz Kenijczykowi, to on do końca życia będzie się do ciebie uśmiechał, będzie ci taka wdzięczność głęboka. Tak, tak, oni są niesamowici. Czy ja czuję się tam jako gość? Proszę państwa, to jest na tej zasadzie, że czuję się tam jako gość i mam świadomość, że nie mogę pewnych rzeczy im narzucić, chociaż bardzo bym chciała czasami, ale niestety ja też bym nie chciała, żeby ktoś przyszedł do mojego domu i powiedział, słuchaj, to krzesło postaw tu, a ten mebel postaw tam. I firanki zmień, bo tak się bo to, już... Nie, otóż to, ja tego nie chcę u siebie, dlatego też tych zmian nie toleruję. Szanujesz tą odmienność. Tak, tak, bardzo. Natomiast, ale czy oni też szanują twoją odmienność? Tak, i my tutaj naprawdę znaleźliśmy się w takim środowisku, i tutaj serdecznie, bo pewnie będzie z pewnością mnie będzie oglądać Lili i Donald. Serdecznie ich pozdrawiam. To są dyrektorzy z jednej ze szkół. Pozdrawiam serdecznie moje nauczycielki ze szkoły, w której staram się uczyć dzieci języka włoskiego. I słuchajcie, oni przyjęli mnie jak swoją. Po prostu nazywają mnie siostrą. Ja odwzajemniam te uczucia, absolutnie odwzajemniam, ponieważ uważam, że są, no są wspaniali, są bardzo uczynni. Nasz sąsiad Julias, który mieszka niedaleko działki, na której budujemy dom, po prostu za każdym razem, kiedy tam się coś dzieje, to on już do nas dzwoni, że słuchajcie, tu się coś tam stało, więc ja to zrobię, nie musicie się martwić i tak dalej. W związku z tym bardzo pozytywnie odbieram tych ludzi i bardzo z nimi się zaprzyjaźniłam. Co nie znaczy, że nie są też ci tacy, którzy czasami cię nerwią. No tak jak wszędzie, jak prawda? Jak wszędzie. Czyli szanujesz odmienność ich kulturową i społeczną. Tak. Dostajesz od nich szacunek dla twojej odmienności. Nadal jesteś gościem, ale wielkim przyjacielem z wzajemnością, jakbym to tak, mogła podsumować. Ja jeszcze powiem, zorganizowałam kolację wigilijną, ponieważ Kenia jest chrześcijańska w dużej mierze, natomiast na wybrzeżu musimy zaznaczyć, że dominuje muzułmanizm, bo jest bardzo dużo muzułmanów. Natomiast nasi przyjaciele są chrześcijanami. Nie katolikami, ale są chrześcijanami. I teraz jest taka sytuacja, że ja zorganizowałam tą kolację wigilijną, zaprosiłam tych naszych kenijskich przyjaciół i
oni bardzo, ale to bardzo byli wdzięczni za to zaproszenie, za pokazanie tej naszej kultury, jak to wygląda. No właśnie. Że no, byli mega zadowoleni. Ja oczywiście podałam 12 potraw i nie nawiązywałam do Biblii, a nawiązywałam do takiej tradycji ludowej, tak, że musisz zjeść każdej potrawy po troszeczku, bo przez 12 rok no miesięcy tam, będzie to tak, ci przynosić jakieś tam szczęście. No i w pewnym momencie Lili mówi tak, że ona zjadła do września i szczęście będzie miała do września, bo ona już nie da rady do grudnia. Wiesz co, u nas na Wigiliach to też tak już tak naprawdę do sierpnia, września to szczęście jest, bo potem to już się to szczęście wmusza, chociaż tak przez sekundeczkę powiem ci, jak zorganizowałam Wigilię w Indiach, bo też tak podobna egzotyka, no to muszę powiedzieć, że tam w Indiach absolutnie weszło do grudnia, będą szczęśliwi, tam wsunęli wszystko, ale u nas w Wigilię jest tak zwany drugi rzut wigilijny u nas w domu, czyli kiedy już wepchniemy, już proszę podane bakalie i mandarynki, siedzimy jeszcze i gadamy, to mniej więcej po godzinie jest pytanie moje, czy ktoś ma ochotę na pierogi i zawsze są chętni. Zawsze. Jest tak? Taka, jest, jest taka, tak. Wiesz, tak, tak, to rotacja. Czyli wiemy już, że w pierwszej książce Pod niebem Kenii jest twoje początki w Kenii. Tak. A tak, co tak. W takim razie zawarłaś, Marioleczko, w tej niebieskiej, czyli Pod niebem Kenii 2? Tak, to jest Pod niebem Kenii 2, Ngomeni. Ngomeni to jest wioska, w której budujemy dom. Wioska oddalona od miasta 25 kilometrów, ale jedziemy do niej samochodem 2,5 godziny. To tak, żeby na takie autostrady tam tak, są. Tak, tak, tam są autostrady, po prostu pierwsza klasa. I o czym mówi ten mały chłopiec, który tutaj jest właśnie na tym zdjęciu. Tutaj dziękuję pani Ewelinie za tą piękną okładkę i odzwierciedlenie tego, co jest w środku. To właśnie Mateo, który był inspiracją do napisania tej książki, do napisania książki o mieszkańcach tej mojej wioski, którzy, to jest plemię Giriama, które mieszka właśnie tam w wiosce. I proszę Państwa, dzieci na całym świecie mają te same problemy. Te same problemy. Żyją problemami dorosłych. Jeżeli coś w domu się dzieje, to dzieci bardzo przeżywają. I właśnie mój Mateo, kiedy zauważyłam na zajęciach, że coś się z nim dzieje, postanowiłam odwiedzić jego rodziców i cały ten problem, który on po prostu miał. Zidentyfikowałaś tam w tej rodzinie, tak? Tak, bo on się zmienił, się bardzo zmienił, chociaż to bardzo zdolny chłopczyk i naprawdę bardzo taki dorosły, ma 11 lat i okazało się, że w tej rodzinie jest problem i ni z gruszki, ni z pietruszki Marta, czyli moje takie literackie imię, zaplątała się w tą całą historię tej rodziny. Taką mamy obyczajową, tą niebieską tak, jest książkę. Bardziej, tak? Tak, tak, jest obyczajowa, ale no, ja proszę zawsze i taką dedykację wpisuję, żeby tę książkę czytać i ogarniać sercem, bo ona jest no, rzeczywiście taką... No, napisana sercem, nie rękoma, tylko sercem. Mariolo, patrząc na ciebie, to mogłabyś tutaj opowiadać nam o tej Kenii bardzo, bardzo długo, ale chciałam przeczytać jeden komentarz. Napisała Wandzia Kaczyńska, pozdrawiamy Wandziu, że ma córkę adopcyjną z Kenii. Tak. I napisała, że moja adopcyjna córka z Kenii kończy szkołę średnią i mam nadzieję, że jej życie dzięki moim datkom będzie lepsze. Zdecydowanie. My też miałyśmy gości, dziewczyny z fundacji, które opiekują się znowu dziewczynkami molestowanymi, bo to jest duży temat, omawiałyśmy. Mariolo, jeszcze jedno pytanie. Jaką miałaś najgorszą i najmilszą przygodę w Kenii? Tak w trzech zdaniach. Co się wydarzyło takiego, że i takiego fajnego? Najgorsza sytuacja, jaka miała miejsce w Kenii, jest opisana tutaj w książce, w tym, to było nasze spotkanie z policjantem, który mierzył do nas z broni. I to była bardzo niemiła sytuacja, ale tę sytuację opisuję w książce. Było to na moście, zostaliśmy zatrzymani. Policjant chciał po prostu łapówkę i tutaj nie było nic do gadania. Mieliśmy tyle, ile mieliśmy pieniędzy, tyle mu daliśmy, puścił nas, ale powiem wam, że ten strach i jakieś siarki mam. Tak czuję cały czas. Natomiast co było
szczegółowo opisuję to w książce, tak jak powiedziałam. Natomiast co jest najmilsze? Słuchajcie, no najmilsze jest to, kiedy podjeżdżam do mojej wioski i moje dzieci widzą mnie z daleka i ja już muszę sobie usiąść na ziemi, bo inaczej to po prostu mnie przewrócą. I one po prostu biegną się ciaciać, bo muszę Państwu powiedzieć, że w Kenii dzieci nie są przytulane. I nawet gdyby się mogło zdawać, że mamy noszą je na plecach i że te dzieci cały czas są z mamami, tak, przez jakiś czas, dopóki nie zaczną same chodzić, to słuchajcie, to nie jest to, co my babcie szczególnie, że jak weźmiemy tego niuniusia, to go tutaj tak głaskamy, że już go chcemy zagłaskać. Tam nie ma czegoś takiego. One mamy nie mają robią na to wszystko czasu. Z tymi dziećmi. Tak, one robią, pracują z dziećmi, dlatego dzieci są na plecach, ale one nie są przy sercu. W związku z tym to jest zupełnie inny rodzaj. Najmilsze dla ciebie jest przytulanie z tymi dziećmi. Tak, ja ich po prostu kocham wszystkich i po prostu takich lubię. No wszystkich ich kocham. Wszystkich kochasz. Bo oni mają takie oczy. Wszystkie cię kochają. No tak. My cię też bardzo kochamy. Książka jest do kupienia na stronie, o ile się nie mylę, tak, pod niebem Kenii. Pod niebem Kenii. Marioleczko, dziękuję ci serdecznie. Książka na stronie pod niebem Kenii. I uważaj, bo tu pewna grupa do Kenii chyba się jednak wybierze. No i super. Ile możesz nas przenocować? Nie martwcie się. Mam zbierać kandydatów najpierw. Zbierać. Dobra, po survivalu to my wszędzie. A potem będziemy się martwić. Słuchajcie, w Kenii jest tak, że... Dobrze.